Żygadło, witam Państwa w programie W Centrum Uwagi. Po konferencji prokuratora Marka Pasionka musimy wrócić do sprawy sekcji ciał ofiar katastrofy smoleńskiej. Jak to się stało, że tak wiele ciał znajduje się w tak wielu trumnach? Kto za to ponosi polityczną odpowiedzialność, ale również odpowiedzialność administracyjną? Zapytam również polityków o ułaskawienie, jakiego udzielił ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu prezydent Andrzej Duda. W drugiej części będziemy rozmawiać o Opolskim Festiwalu. Zapraszam na program. Zaczynamy od przedstawienia gości. Po mojej lewej stronie Przemysław Pytlik, Nowoczesna. Dzień dobry. Piotr Wach, Platforma Obywatelska. Arkadiusz Jasiński, Polska Razem. Dzień dobry. Ryszard Galla, Mniejszość Niemiecka. Witam serdecznie. Wojciech Jagiełło, Kukiz 15. Dzień dobry, witam. Antoni Duda, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Państwu. I Marcin Rol, Solidarna Polska. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy od katastrofy smoleńskiej. Panowie, jak to się stało, że po tylu latach, teraz po ekshumacjach, dowiadujemy się o takich tragicznych i przerażających sytuacjach, jak ciała w 7 czy 8 trumnach, nawet kilka ciał w trumnie prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I chciałbym zacząć od pana posła Antoniego Dudy. Jak Prawo i Sprawiedliwość odbiera całą sytuację? Znaczy, ja nie reprezentuję, nie mam mandatu, żeby reprezentować Prawo i Sprawiedliwość jako partię. Tutaj mogę powiedzieć od siebie, ale jest to zgodne z odczuciem na pewno bardzo wielu członków Prawa i Sprawiedliwości. Niezrozumiałe to jest za mało powiedziane. Nie? To skandal to jest też za mało powiedziane. To jest coś dla nas niewyobrażalnego, że można w ten sposób zlekceważyć swoje obowiązki. Mówię o tych, co jechali i zapewniali o przyłożeniu maksymalnej uwagi do i uczestniczenia we wszystkich w identyfikacji ciał w sekcjach, o przekopaniu metr w głąb lotniska. To wszystko były zapewnienia, które się okazują absolutnym kłamstwem. Kłamstwem w żywe oczy przed kamerami dla całego społeczeństwa. Polacy, w ogóle ludzie, mają szacunek do zmarłych. Polacy, powiedziałbym w szczególności, ciała zmarłych się szanuje. A to, co zrobiono po tej katastrofie, jest zupełnie niewyobrażalne, bo to jest pokazanie, jak można sobie zakpić z szacunku do ciała. Pytanie do senatora Piotra Wacha. Czy po tym tygodniu w Platformie pojawiła się jakaś nowa refleksja? Po tych wszystkich informacjach, które uzyskaliśmy, nowych. To znaczy, te informacje to od jakiegoś czasu są i zapewne będą jeszcze do kwietnia przyszłego roku, czy do połowy przyszłego roku, bo w kwietniu się kończą 2018 roku ekshumacje. Także właściwie ta rzecz będzie kontynuowana. Niestety ku bólowi rodzin i osób najbliżej zainteresowanych, a jednocześnie z wydźwiękiem politycznym, którego wszyscy się domyślamy i który widzimy. Natomiast trzeba powiedzieć w ten sposób. Jeżeli się wyjaśnia sytuację, zapewne w tamtym czasie, jak była katastrofa, szereg osób, nie za dużo, ale szereg osób zdawało sobie sprawę z tego, w jakim stanie są szczątki i zwłoki. Natomiast na pewno nie było ani atmosfery, ani właściwie cierpliwości, ani przyzwolenia, ani sądzę gotowości rodzin wysłuchania tego dokładnie. Zasadniczo za identyfikację odpowiadali Rosjanie. Strona polska dostarczyła kodów genetycznych, to znaczy próbek genetycznych, i identyfikację można było zrobić porządnie, a przynajmniej porządnie. Można było trumny otwierać, a okazuje się, że nie mogliśmy. Proszę mi pozwolić skończyć. Natomiast gdyby postępować w ten sposób, z pełną pieczołowitością, to trzeba chyba by
chłodzoną odpowiednio halę wynająć i kompletować zwłoki, które były, ja nie wiem tego dokładnie, ale specjaliści na ten temat się wypowiadali już. To jest nie do pomyślenia. Drugim wyjściem byłoby właściwie zgromadzenie również zwłok razem i jakby znalezienie głównych części, a więc głównych części ciał, natomiast zgoda między narodami, między rodzinami ofiar na spalenie, czyli na kremację szczątek małych. To wtedy by się to zrobiło szybciej. Panie senatorze, ale niemniej jednak to była kwestia miesięcy. Poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann mówi, że generalnie to mogliśmy zrobić jeden zbiorowy grup, jedną mogiłę. Znaczy, co mówi dla wszystkich poseł ofiar, Neumann, to jest jego sprawa. Ale to jest przedstawiciel Platformy Obywatelskiej. Proszę? To jest przedstawiciel Platformy Obywatelskiej. No zapewne, dlatego... to jest szef naszego klubu. No właśnie. To, co mówi, to widocznie tak uważa. Według mnie to były tylko takie możliwości. Albo przy czym Rosjanie mają tych katastrof pełno. Zapewne oni w tych sprawach nie są precyzyjni, nie są dobrzy i nie są pieczołowici. Natomiast nie wyobrażamy sobie jakby specjalnie przygotowanej hali i kompletowania zwłok i nie wyobrażamy sobie zupełnie w tamtym czasie właściwie wciągania rodzin, aczkolwiek niektóre z rodzin identyfikowały, czy bliskich identyfikowały zwłoki. Nie wyobrażamy sobie również jakiejś dyskusji i ugody na temat, jak postąpić. Jak postąpić. Na przykład kremacja drobnych części była, teraz z dystansu wydaje się, że byłaby rozsądna. Natomiast odnalezienie głównych części i przypisanie ich osobom. Ale wkładanie trzech dłoni do jednej trumny świadczy o... No właśnie, tu pytanie O absolutnym o braku szacunku. Panie pośle, nie ma trzech dłoni. Czy pan się zapytał, co teraz zrobiono po pojedynczych ekshumacjach z tymi częściami? To jest ten problem cały czas jest. To można epatować, ale proszę się zapytać, co teraz zostało zrobione? Czy to wróciło do tych trumień? Zapewne pytano się rodzin, co należy zrobić. Zapewne. Proszę zwrócić uwagę, że ten problem, który jest i którego wtedy nie ruszono, po pierwsze z głupoty, po drugie z bałaganu rosyjskiego, to teraz... I zgody Polski na bałagan rosyjski. Wojciech Jagiełło, Kukiz 15. Nie, ja bym tutaj powiedział tyle. Pan prokurator Pasionek odpowiadał za to wtedy. Jego właściwie kwestią było ewentualnie sugerować otwarcie trumień tutaj, które przyjechały zaplombowane. To była jego prokurator Pasionek do Moskwy pojechał bez uprawnień, wysłany przez generała. A teraz nie odpowiada na pytania, przede wszystkim na te drażliwe pytania. Ja jeszcze skończę tym, że z całą pewnością został zrobiony błąd, że Michał Boni zupełnie słusznie przyznał się do błędu i przeprosił i powiedział, że odpowiedzialność polityczną przynajmniej częściowo ponosi, nie ulega wątpliwości. Ale to chociaż... kto by wpadł na to, że to należy, że tak powiem, zebrać i tych ludzi gnębić dalej technologią postępowania. Gnębieni są teraz. Wojciech Jagiełło, dzięki Prawu i Sprawiedliwości. Chciałby pan żyć w takiej niewiedzy, że w grobie najbliższej osoby są dwie głowy, trzy ręce? Ja myślę, że nikt z nas nie chciałby żyć w takiej niewiedzy. Chciałby pan wiedzieć to, co jest? Oczywiście, że chciałbym wiedzieć. Ja jestem porażony tym, co zostało teraz ustalone, że połowa ciała jest w jednej trumnie, druga połowa w drugiej trumnie, że zwłoki były zamienione. Tutaj przypomnę, by premier Kopacz mówiła z mównicy sejmowej, że każdy szczątek był badany genetycznie. Jak to się stało, że w jednej trumnie znajdujemy trzy dłonie? Tutaj ja nie chcę żadnego trybunału stanu dla pani Kopacz. Ja bym chciał tylko, żeby ona wyszła na mównicę i powiedziała przepraszam. Bo tak nie może być, że zostało to zrobione w ten sposób, kiedy okłamywało się rodziny i nas, obywateli. Myślę, że w tak elementarnej sprawie, jaką jest katastrofa smoleńska i identyfikacja tych zwłok, zostanie to rzetelnie przeprowadzone. Nie zrzucajmy też wszystkiego na Rosjan. Te trumny wróciły do Polski, te trumny powinny być otwarte i jeszcze raz sprawdzone. Skoro wiemy, jak Rosjanie to przeprowadzali, skoro był bałagan, to jaki był problem, żeby tę halę wielką wynająć chłodnie, żeby jeszcze raz to sprawdzić. Trumny były zapieczętowane, zaplombowane i tak się odbywały pochówki. Te zwłoki zostały po prostu zbezczeszczone. Państwo polskie zostało upokorzone. Dokładnie. Ja chciałbym zachęcić oczywiście naszych widzów do komentowania programu na Facebooku i na Twitterze. Można zadać pytanie na Facebooku, jeżeli pojawi się jakieś pytanie. Wystarczy nam czasu, to zostanie politykom zadane. Pytanie od widzów. Także zachęcam na Twitterze, na Facebooku, hashtag w centrum uwagi. Ryszard Galla, mniejszość niemiecka.
Panie redaktorze, szanowni państwo, przykro. Przykro, że mieliśmy katastrofę. Przykro, że tak przebiegał cały proces śledczy. I przykro, że mamy dzisiaj ponowną ekshumację i dowiadujemy się tak strasznych rzeczy. To może tylko świadczyć o jednym, że katastrofa lotnicza jest katastrofą straszną i to nawet nie można porównywać do katastrofy, nie wiem, samochodowej, gdzie jak widzimy częściowo uszkodzone ciała ludzkie, to ogarnia nas przerażenie, a co dopiero w momencie, kiedy mamy katastrofę lotniczą. Ja pamiętam kilka miesięcy po katastrofie, kiedy była prowadzona dyskusja w telewizji, jeden z specjalistów od katastrof samolotowych mówił o tym, w jakim stanie po prostu te osoby, które uczestniczyły w tej katastrofie, mogą być. Panie pośle, czy tu wystarczą dzisiaj słowa przepraszam, czy ktoś powinien ponieść odpowiedzialność? W tej sytuacji na pewno są potrzebne te słowa, natomiast pytanie, czy to wystarcza? Czy dzisiaj, nie wiem, przez tą decyzję, bo pamiętajmy o tym, że rodziny osób, które zginęły w katastrofie, podzieliły się. Część chciała tych ekshumacji, a część nie chciała. Czyli część jednak chciała żyć w tej świadomości, że wszystko jest w porządku i że ich bliscy spoczywają tu i w tym miejscu. No dzisiaj mamy dosyć poważny problem i to jest problem i tych rodzin, bo one będą żyły po prostu w tej chwili w innej świadomości, prawda? Dalej będą mogły przypuszczać, że jeszcze może jakaś część osoby innej jest w grobie ich bliskiego. A z drugiej strony, no moje pytanie jest nawet do prokuratury. No i co dalej? Czy to, co się stało, prawda, w wyniku niedbalstwa, czy też możemy to różnie nazywać, ale był to stan zastany, czy on dzisiaj będzie poprawiony? Jak to zrobimy? Więc ja powiedziałbym tak, Polak mądry po szkodzie. No dzisiaj to na pewno podejrzewam, że i te osoby, które były odpowiedzialne za te pierwsze dni po katastrofie, tak żeby podejmowały inne decyzje, które może spowodowałyby, żebyśmy takiej sytuacji nie mieli. Marcin Ross, Solidarna Polska. To jest kolejny, panie redaktorze, aczkolwiek bardzo przykry i bolesny dla rodzin ofiar katastrofy akcent świadczący o tym, że katastrofa smoleńska nie jest chociaż w najmniejszym stopniu dzisiaj wyjaśniona, że dzisiejsze działania prokuratury świadczące o tym, żeby kolejne wątki tejże katastrofy wyjaśniać, są jak najbardziej prawidłowe. Natomiast ja się kompletnie nie zgadzam z tym, że należało właśnie postąpić tak, jak postąpiono, bo człowiek, który, jeżeli taki zakaz był wydany o nieotwieraniu trumien w Polsce, człowiek, który wydał taki zakaz, powinien ponieść bardzo daleko idącą odpowiedzialność, ponieważ... No to Rosjanie wydali, to... Tak, ale ktoś na terytorium Polski, ktoś na terytorium Polski te zakazy podtrzymał, ktoś to tolerował i człowiek ten, i człowiek ten powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Jestem o tym przekonany, dlatego że, szanowni państwo, to, co się wydarzyło, to nie jest błąd właśnie badania genetycznego. To nie jest błąd tego, że jedna próbka z drugą się pomyliła. Nie. Tu nie trzeba badań genetycznych, żeby wiedzieć, że człowiek nie ma trzech dłoni albo dwóch głów. Przecież to jest oczywiste. To, do czego doszło, to w mojej ocenie niestety, ale świadczy tylko i wyłącznie o tym, że szczątki tych ludzi, tych Polaków, którzy zginęli pod Smoleńskiem, po prostu były wrzucane jak leciało do trumien. I jestem bardzo zasmucony tym, jeżeli mogę jeszcze dwa zdania, że to jest tak naprawdę kolejny dowód na to, jak opieszale Platforma Obywatelska wyjaśniała tę katastrofę, a w zasadzie jej nie wyjaśniała. Bo katastrofy, które mieliśmy do tej pory, pokazują, że nawet gdy holenderski samolot rozbił się nad terytorium wojennym nad Ukrainą, to okazało się, że nie tylko wrak i nie tylko wszystkie szczątki można było stamtąd wywieźć, ale się okazało, że również można było przeprowadzić stosowne badania. I dużo szybciej to trwało. I wszystko to wyjaśnić. I jeśli mogę jeszcze dokończyć dosłownie jedno zdanie, to jest niestety, panie redaktorze, też pokłosie tego, że Platforma Obywatelska nie potrafi się przyznać do błędu. Nie potrafi się przyznać do tego, że błędem była wieloletnia polityka resetu z Rosją. Że błędem było wmawianie Polakom, że będziemy mieli teraz Rosjan przyjaciół. I na
tej bazie próbowaliście niestety, panowie i panie, wyjaśnić katastrofę smoleńską, wmawiając Polakom, że wszystko jest w porządku. Nie było i od początku o tym wiedzieliście. Przemysław Pytlik, Nowoczesna. No, proszę państwa, wiadomo, że ciało zmarłego powinno być traktowane w sposób szczególny. W naszej kulturze jeszcze bardziej szczególnie. Mam też świadomość tego, że po katastrofie lotniczej jest problem z znalezieniem czy zidentyfikowaniem każdego elementu czy każdej szczątki ludzkiego ciała. Natomiast moim zdaniem powinno to być o wiele bardziej i dokładniej zbadane. Zakaz otwierania trumien w Polsce powinien być zniesiony, dlatego że przypuszczam, każda rodzina chciałaby być 100% przekonana, że grób, który chodzą, pielęgnują, to jest faktycznie grób ich bliskich, a nie kogoś innego. Pewnie mentalnie, psychicznie czuliby się z tym zdecydowanie lepiej. Cieszę się, że przy okazji poszukiwania dowodów na teorie spiskowe dotyczące wybuchu wyszło na jaw właśnie te tragiczne pomyłki. Moim zdaniem powinno się przynajmniej usłyszeć słowo przepraszam z ust rządzących za to, że nie dopilnowali tego i nie sposób należyty. A coś więcej poza przepraszam? Jeżeli w trakcie dalszych prac okaże się, że któryś z przedstawicieli polskiego rządu zaniedbał jakieś swoje obowiązki, to jak najbardziej poza przepraszam powinien iść dalszy krok, czyli jakaś odpowiedzialność za to. Bo wiadomo, jakim rozmiarem była tragedia, wypadek w Smoleńsku, i w sposób szczególny powinno to być traktowane od samego początku. Jeżeli Rosjanie nam nie pozwalali być obecnym przy identyfikacji tych ciał czy przy sekcjach zwłok, to tym bardziej powinno to dać do myślenia obecnej wówczas władzy, żeby taką identyfikację czy przynajmniej kontrolę z tego, co było robione w Rosji, przeprowadzić w Polsce. Na pewno by to dało trochę dłużej. Logistycznie byłoby to bardziej ciężkie, natomiast ucięłoby to na dzień dzisiejszy kolejne 7 lat rozdrapywania ran i prób jakichś przy okazji, daleko jestem idący w tym teorii, ale szukania kapitału politycznego i zbijania na tym dzielenia Polaków przez PiS. Arkadiusz Jasiński, Polska Razem. Jakie zdanie? To, że osobom zmarłym należy się szacunek, myślę, dla wszystkich nas jest oczywiste. Natomiast to, jak postąpiono z ofiarami katastrofy smoleńskiej, wskazuje na głęboką pogardę, którą okazała partie rządzące, bo nie zapominajmy, że PSL też był w koalicji rządowej. Partie te okazały, właściwie osoby na szczycie władzy, okazały głęboką pogardę nie tylko dla człowieczeństwa jako takiego, ale również dla państwa polskiego. Wystarczy wskazać na to, że cała sprawa została przekazana Rosjanom, natomiast polski minister Ewa Kopacz, która była w Moskwie, właściwie aktywność pani minister ograniczyła się do potakiwania Rosjanom i dziękowania za wspaniale wykonaną pracę. Więc teraz należałoby zapytać pani minister, właściwie za co dziękowała, i rozliczyć panią minister z tego, jak pilnowała, skoro wtedy mogła dziękować Rosjanom. Pojawiają się takie pomysły, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek, że no warto zastanowić się nad Trybunałem Stanu dla minister Kopacz i Donalda Tuska, byłego premiera. Wydaje mi się, że zresztą no nie wydaje mi się, tak uważam, nie jestem prawnikiem, nie będę rozsądzał, komu należy się Trybunał Stanu, a komu nie. Natomiast uważam, że na pewno ta sprawa powinna zostać wyjaśniona, ponieważ to pokazuje, jak przedmiotowym państwem była Polska za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, gdzie właściwie żadnych decyzji w kwestiach fundamentalnych, zauważmy, że prezydent, był w to zaangażowany prezydent państwa polskiego, więc no, powinny być zaangażowane wszelkie możliwe służby, wszelkie możliwe nakłady, żeby wyjaśnić tą sprawę należycie. Natomiast tutaj nie przedsięwzięto takich środków. Kiedy kilka tygodni temu rozmawialiśmy również o podobnej sprawie dotyczącej Smoleńska, mówiłem, że pewnie niebawem wrócimy. Wróciliśmy, więc zapewne, jak czas pokazuje, jeszcze będziemy wracać do podobnej kwestii. Słowo. Akurat jedno jestem zdanie, w sytuacji, że mój bratanek, ówczesny minister w kancelarii prezydenta, jechał po ciało Marii Kaczyńskiej, pierwszej damy. I pierwsze, co przyjechał do Moskwy, to oczywiście musi poczekać, bo przygotowywano. To wie pan, panie ministrze, może kolację, pokażemy panu trochę Moskwy. My, nasze pokolenie wie, co to znaczy kolacja, pokazanie Moskwy. Jeśli
Powiedział, nie, będę tu siedział pod drzwiami i czekał. Tu siedział, więc mnie się wydaje, że ci nasi przedstawiciele właśnie sobie pojechali na kolację i po Moskwie. Prezydent Andrzej Duda. Stąd ich skrupulatność. Potem i te podziękowania. Więc może były podziękowania za tą kolacyjkę. Ale był taki, co zjadł obiad i pojechał do domu pociągiem. Dobrze, przechodzimy do drugiego tematu. Znaczy, bardzo to się łatwo dyskutuje teraz z perspektywy lat 7. Dokładnie. Jeżeli minie kolejne... Na pewno będziemy rozmawiali, bo te ekshumacje są do kwietnia przyszłego roku, a więc do przyszłych wakacji. I ta strona polityczna tego mi się nie podoba zupełnie. Natomiast nie ulega wątpliwości, że błędy były popełnione. Nie ulega wątpliwości, ale też trzeba patrzeć na to historycznie. Wtedy właściwie wszyscy byli zszokowani. Pan Jarosław Kaczyński identyfikował brata, więc w jakimś tam stopniu, nie wiem jak się to odbywało, przypuszczam, że to jest niezwykle trudne. Tu nikomu nic nie można zarzucić, szczególnie z rodzin, które są w szoku. Niemniej jednak zupełnie inaczej i za 10 lat to się będzie znowu jeszcze inaczej wydawało. Jeszcze słowa Arkadiusz Jasiński. Nie przechodzimy do drugiego tematu. Niezwykle trudne, ale zauważmy, że osoby, które stoją na szczycie państwa, powinny podejmować trudne decyzje. No to przede wszystkim prokurator jest tu odpowiedzialny. Decyzja oczywiście mogła być taka, że rozplombowujemy i prowadzimy identyfikację powtórną. Przechodzimy do drugiego tematu, panie prezydencie, bo przecież państwo zdało egzamin. Dobrze. Teraźniejszość. Prezydent Andrzej Duda ułaskawił ministra Mariusza Kamińskiego. Sąd Najwyższy w tym tygodniu mówi, że nie mógł unieważnić. Jest spór teraz na linii prawników. Ułaskawić. Jest spór na linii prawników. Mamy nową wojnę? Wojciech Jagiełło. Sąd kontra kancelaria prezydenta? Ja nie wiem, czy tam jest wojna, ale powiem szczerze, że kiedy dowiedziałem się, że minister Kamiński został ułaskawiony, byłem zszokowany i nie wiedziałem, co się dzieje. Jak można ułaskawić osobę, która nie jest skazana prawomocnym wyrokiem? No to ja panu przeczytam jak. Tutaj prawo karne, profesor Lech Gardocki i jest. Abolicja indywidualna, nawet jeżeli nie została orzeczona jeszcze kara za przestępstwo. I takich dobrze, mamy 13-14 publikacji. Ale możemy znaleźć 13-14 drugich. Tak? Mam. Książkę. Nawet artykuł 139 Konstytucji mówi, że prezydent stosuje prawo łaski. 13 takich prawników. Oczywiście prawo łaski, ale kancelarii prezydenta. Dajcie mi panowie skończyć. Mówi tylko ale teraz dajcie panowie skończyć. Dlaczego nie dano szansy ministrowi Kamińskiemu samemu się obronić, skoro to było już ewidentna niewinność, to mógł poczekać już na prawomocny wyrok sądu, że jest oczyszczony z zarzutów, nie było przestępstwa, nie jest skazany, ale w tym momencie, kiedy on został skazany, kiedy wyrok jeszcze nie był prawomocny i został ułaskawiony, no trochę to nie zdało egzaminu. Dla mnie to jest dziwne. Tak jak ja bym poszedł z panem redaktorem, dalibyśmy sobie w twarz, bo ja bym wiedział, że jeszcze przed wyrokiem zostanę tak czy siak ułaskawiony. No trochę nie bardzo. Ryszard Gala, mniejszość niemiecka. Tak. Panie redaktorze, ja powiem w ten sposób, że tutaj uchwałę 7 sędziów z Sądu Najwyższego trzeba traktować jednak troszeczkę rozdzielnie, bo to jest jakby decyzja Sądu Najwyższego na wątpliwość, która wystąpiła. Mhm. A wątpliwość, ja nie wiem, no akurat tutaj kolega z Kukiz15 bardzo wyraźnie wyraził, był zaskoczony. Ja podobnie, ja nie jestem prawnikiem, ja byłem zaskoczony tak szybką decyzją w momencie, kiedy właśnie pan poseł minister Kamiński był jeszcze w procedurze, bo przecież ten wyrok był chyba wyrokiem pierwszej instancji. Tak. Zostało złożone, to się nazywa odwołanie, tak? Czy apelacja, jakbyśmy to nazwali. Można było jeszcze chwilę wyczekać, prawda? Mhm. I mógł, oczywiście tu nikt przecież nie zabrania i nikt nie mówi, że pan prezydent nie może ułaskawiać. Jak najbardziej może i nikt do tego nic nie ma. Natomiast w jakim momencie to nastąpiło, czyli nie ma tego prawomocnego wyroku. I dwa, myślę, że kto został uniewinniony? Jeśli by to uniewinnienie dotyczyło no, szarego obywatela, który, nie wiem, no, stoi w tej chwili w końcówce swojego życia, a ma jakiś tam wyrok, nikt by na to może nie zwrócił uwagi. Został uniewinniony były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który walczył z przestępcami. A tutaj bardzo wyraźnie, no tak, ale pan dokładnie wie i obywatele w Polsce wiedzą, w jakim stylu on prowadził te swoje działania i że one jednak nie były zgodne z literą prawa, natomiast nie było jeszcze jakby rozstrzygnięcia końcowego, czy pan Kamiński jest winien, czy nie. I tak naprawdę, no,
Zastanawiałbym się sam osobiście, jak bym się zachował, kiedy tak naprawdę nie mam jeszcze tej pewności, że jestem uniewinniony albo jestem winien. I tu naraz ubiegam się, bo może i tak to możemy nazwać, o to, żeby prezydent Rzeczypospolitej ułaskawił. Ale to też sprawa honoru jest. Tak. Jeżeli ja bym był obwiniony, chciałbym, żeby sąd niezależny... Ale minister Mariusz Kamiński powiedział, że chciałby zostać uniewinniony przez sąd. I to zaraz powiedział po tym ułaskawieniu, że on oczekiwał takiego uniewinnienia. No, stało się inaczej, został ułaskawiony przez prezydenta. Marcin Rol, Solidarna Polska. To jest temat, który, szanowni państwo, nie jest tylko tematem dotyczącym ułaskawienia Mariusza Kamińskiego. W mojej ocenie to jest temat, który ma precyzować, w jakim państwie my w ogóle żyjemy. Czy my mamy żyć w państwie, w którym gnębi się i ciąga po sądach ludzi, którzy z korupcją walczyli, a toleruje się tych, którzy za przeproszeniem brali w łapę i powinni być dawno za to pociągnięci do odpowiedzialności? Czy tak jak proponowała nam Platforma Obywatelska ze swoich rządów, a nawet teraz po swoich rządach proponuje państwo bez CBA, jak to powiedział Grzegorz Schetyna, jak rozumiem, powrót do pewnych standardów, które w ich czasach panowały. To jest właśnie ta różnica i to jest właśnie ta dyskusja, która dotyczy tego wyroku. To, co pan przytoczył, to jest kabaret, panie redaktorze, że analitycy prawa, prawnicy, którzy publikowali do tej pory możliwość ułaskawiania bezprawomocnego wyroku, mówią, nie wolno ułaskawiać, a bynajmniej nie ten pisowski prezydent, prawda? To nie wolno nie czegoś takiego robić, prawda? I nie pisowskiego działacza. Znaczy każdego innego można, ale nie tych akurat, prawda? To dokładnie to wynika z tych publikacji. I mówiąc jeszcze jedną zasadniczą rzecz, szanowni państwo. Ja nie chcę powrotu do tych standardów, które panowały w czasach Platformy i PSL-u. Wielokrotnie widzieliśmy, w jaki sposób ci ludzie się zachowywali. Wielokrotnie widzieliśmy, że ta walka z korupcją była potrzebna. I dzisiaj to jest sprawa tak naprawdę pewnych standardów, które w polskim państwie powinny funkcjonować. I ja mam pytanie w tej chwili do wszystkich tych przeciwników tego aktu łaski. W którym miejscu jest napisane w Konstytucji, że musi być prawomocny wyrok? W którym miejscu znajduje się to słowo? Nie ma czegoś takiego. Nie ma. Czyli rozumiem, że jak wskazuje, że jak się ułaskawia człowieka, który walczył z korupcją, to wszystko jest źle, ale jak trzech poprzednich prezydentów ułaskawiało tysiące ludzi, w tym gangsterów, morderców i ludzi, którzy mieli bardzo ciemną przeszłość, to wszystko było wtedy w porządku. Kasjerów lewicy, senator Piotr Wach. Co mam powiedzieć? Jak widać, sędzią w takich sprawach i rozjemcą jest wiceprezydent naszego miasta, pan Rol. Panie senatorze, merytorycznie, w którym miejscu Konstytucja zabrania ułaskawiania bezprawomocnego wyroku? W którym miejscu? Proszę pokazać. Proszę pana. Który zapis? Proszę pana, są dwie sprawy. Pierwsza sprawa to jest uchwała i decyzja Sądu Najwyższego w składzie siedmiosobowym. Drugą sprawą... Konstytucję. Panie prezydencie, dajmy się wypowiedzieć. Drugą sprawą jest reakcja pana prezydenta. I to są właściwie dwie najważniejsze rzeczy. Przede wszystkim Sąd Najwyższy się nigdzie nie pchał ze swoimi zdaniami. Sąd Najwyższy został zapytany... Przez siebie, przez trzech sędziów. Powolutku. Najpierw był Sąd Okręgowy, który ma na tapecie... Sąd Okręgowy w Warszawie... Nie! Posłuchajcie chwilę, żeby wiedzieć, jak to jest. Posłuchajcie chwilę. Sąd Okręgowy zwrócił się do Sądu Najwyższego z pytaniem, bo ma odwołanie, bo ma drugą instancję. Trafiło to na skład trójosobowy Sądu Najwyższego, który się nie zdecydował. Postanowił, że w tak ważnej sprawie powinien wypowiedzieć się skład siedmiosobowy. Została wydana decyzja sądu, moim zdaniem dobrze uzasadniona. Ale moje zdanie jest tu nieważne, czy ona jest dobrze, czy nie. Spór prawniczy może być, panie prezydencie. Sąd Najwyższy wydał decyzję, a prezydent odniósł się do tego z lekceważeniem. Mało. Kancelaria prezydenta wycofała swoje... prawników. Przede wszystkim dlatego, że wcześniej prezydent sam w tej sprawie miał i wypowiadał się, i strona kancelarii publikowała takie stanowisko sprzed lat, że ułaskawienie odnosi się wyłącznie do prawomocnego wyroku. Teraz zlikwidowali to.
Po prostu najgorszą rzeczą w tej sprawie jest nie to, że Mariusz Kamiński został ułaskawiony lub nie i w związku z tym coś następuje. Najgorszą sprawą jest to, że prezydent pokazał publicznie jako prezydent kraju lekceważenie dla wyroku Sądu Najwyższego i to w składzie szerokim. Panie profesorze, to ja przytoczę, panie prezydencie, to ja przytoczę taki przykład. Profesor Piotr Kruszyński, prawnik. I tutaj cytat jest taki. Ma prawo stosować, prezydent ma prawo stosować prawo łaski bez żadnych ograniczeń, także przed prawomocnym zakończeniem postępowania. Dlatego uważam pogląd Sądu Najwyższego za całkowicie nietrafiony. To jest dyskusja prawnicza. Jeżeli chodzi o wyroki, prezydent nie może ich lekceważyć. I tyle. W dyskusji prawniczej zapewne pan ma, ale cytuję tylko jedne, a inni mają opinii wiele, no wiele więcej. Jeżeli chodzi o tych profesorów, to przynajmniej dwóch z nich słyszałem w telewizji, jak wyjaśniali swoje stanowisko, że to jest stanowisko podręcznikowe, które pokazuje różne te. Ale tu nie chodzi o sąd, tu nie chodzi o decyzję prawną. Decyzja prawna może być całkiem trafna, nietrafna lub dyskusyjna. Ona jest niewątpliwie dyskusyjna, bo dyskutujemy. Antoni Duda, natomiast Prawo i Sprawiedliwość, nie może prezydent lekceważyć wyroku. Daje najgorszy przykład, jaki może być. I to jest państwo anarchii. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. W artykule 126 ust. 2 pisze. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa, ale nie narusza. Więc dlatego się odniósł do tego wyroku Sądu Najwyższego, bo nie Sąd Najwyższy jest od interpretacji konstytucji, tylko Trybunał Konstytucyjny. Mamy taki organ. A konstytucja w artykule 139 mówi, prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Kropka. Kropka. Prawo łaski nie stosuje się dla osób skazanych przez Trybunał Stanu. Koniec. No, pan rozstrzyga spór prawniczy. Proszę się odnieść do tego, że prezydent lekceważy wyroki. Ktoś mówi wyroki, które nie mają wydane przez sąd, który nie ma tej kompetencji, w jakiej wydał wyrok. I pan jest sędzią w tej sprawie razem z panem Brolem. Nie jestem sędzią. Dyskutujemy na temat... Ukończyłem studia nieprawnicze, inżynierskie, ale wymagano ode mnie myślenia. Może cały czas myślenia, czytania ze zrozumieniem. Bardzo proszę, Arkadiusz Jasiński, gdzie została złamana razem? Czy prezydent lekceważy wyroki? Gdyby ustawodawca chciał zapisać, że tylko prawomocny wyrok może... To by to zapisał. Ale prezydent miał takie zdanie wcześniej, które tchórzliwie wycofał. A może puścimy panu senatorowi konstytucję, niech znajdzie zapis. Ale ja znam, panowie, musimy, dajmy głos, Arkadiusz Jasiński, Polska, razem, pan senator może sobie zajrzeć do konstytucji. Panie prezydencie, Arkadiusz Jasiński. Można się dyskutować nad zgodnością z prawem, nie z prawem, z konstytucją. Panie pośle, dajmy się wypowiedzieć. Arkadiusz Jasiński, Polska. Ale nie dyskutuje się z wyrokiem sądu. Sądu Najwyższego w ilości 7 sędziów. Panie w tej sprawie. Panowie ministrowie w kancelarii prezydenta ośmieszyli. Tutaj najmłodszemu chyba przy stole, Arkadiusz Jasiński, Polska, razem. Panie pośle, środowisko profesorskie jest podzielone. Bardzo proszę, Arkadiusz Jasiński. Środowisku profesorskiemu, sam uczestniczę w życiu akademickim jako nauczyciel. I wiem, że w dyskusji akademickiej są różne zdania. Równie dobrze jeden profesor może przytoczyć, że popiera, drugi, że nie popiera. I na tym polega cały czar Akademii. Natomiast jeżeli chodzi o ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i nie tylko jego, bo tam były trzy inne osoby, zauważmy, że Lech Wałęsa ułaskawił ponad 3,5 tysiąca osób, w tym Słowika, który był zamieszany w zabójstwo komendanta głównego policji. Aleksander Kwaśniewski uniewinnił ponad 4 tysiące osób, w tym osoby związane z aferą Starachowicką. Mogę przypomnieć, że chodziło o to, że ówcześni ministrowie dzwonili do samorządowców i uprzedzali, żeby oni uprzedzili swoich kolegów z mafii, żeby przypadkiem policja się czegoś nie doszukała. Natomiast Andrzej Duda uniewinnił 4 osoby, które zwalczały, mówiąc oględnie, złodziejstwo. Więc wydaje mi się, że spór na ten temat jest jałowy, natomiast prezydent jako najwyższy przedstawiciel, gwarant władzy państwowej, strażnik konstytucji może stosować prawo łaski i powinien z niego korzystać. Cieszę się, że Andrzej Duda nie nadużywa go choćby tak jak poprzedni prezydent. Może jeszcze zdąży natrafić Wojciechiego? Ja bym chciał tylko zauważyć, że prezydent nie uniewinnia. Prezydent daruje karę. Łaska. Prezydent łaska. Nie ma prawa uniewinnić go. Poza tym wracając do tego zapisu w konstytucji. Przepisy są tak skonstruowane, one nie mówią wprost,
to sąd jest od tego, żeby wywodzić, co ustawodawca miał na myśli. Jeżeli Sąd Najwyższy taką tezę wyciągnął, wysunął, to najwyraźniej tak zostało. I gdyby postanowione. Dzisiaj na pana miejscu siedział pana partyjny kolega, pan Robert Tistek, to by powiedział, że potrzebujemy nowej konstytucji, która byłaby przejrzysta. Bo jest potrzebna, jest nowa konstytucja. Przemysław Cytlik, Nowoczesna, bardzo proszę. Szanowni państwo, ja przeczytam pewien cytat. Od początku do końca, żeby to nie było wywalane z kontekstu. Ułaskawia się osoby uznane przez sądy za winne. To powiedział Andrzej Duda w 2011 roku. Co powiedział w 2005 pan Mariusz Kamiński o stosunku do ułaskawień? Nierówność obywateli, osoby szczególnie chronione. Politycy nie powinni być szczególnie traktowani. Jeśli sąd kogoś skazał, to trzeba to przyjąć. I to powiedzieli ludzie, którzy sami siebie, swoimi czynnościami zaprzeczyli to, co powiedzieli parę lat prędzej. Jak można ułaskawić kogoś? Proszę? Zaprzeczyli, bo zostali bardziej doświadczeni. Wydaje mi się, że nie, że to chodzi o interpretację na swoją korzyść, a jeżeli jest ona niesłuszna, to trzeba to zignorować. Pan poseł powołał się na konstytucję. Tu jest wyraźnie napisane, że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej czuwa nad przestrzeganiem konstytucji, a sam jej nie przestrzega. To w którym momencie złamał? Kolejny. W którym punkcie złamał? W wielu przypadkach złamał konstytucję, na przykład na dzień dobry. Nie przyjmując prawidłowo wybranych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Proszę mi przeczytać tych wybranych na przez Platformę. Proszę mi przeczytać tych prawidłowo wybranych. Proszę mi przeczytać ten artykuł. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi, powiedział pan o traktowanie. Przepraszam, pan powiedział publicznie, że złamał konstytucję. Proszę mi przeczytać, który artykuł. Wskazać, który punkt miał Donald Tusk, pamiętamy, drodzy państwo. Ale mówimy nie o Donaldzie Tusku, tylko mówimy w tym momencie o... Panie polityku, pan mówi publicznie do telewizji. Złamał konstytucję. Pytam się. Momencie, kiedy nie przyjął prawidłowo ślubowych wybranych sędziów. Proszę mi przeczytać ten punkt. Ale co mam panu teraz przeczytać punkt? Przeczytałem panu, że stoi na straży przestrzegania konstytucji. To który powinien punkt złamał? Również przestrzegać prawo. Który punkt złamał konstytucję? Pan powiedział, że konstytucję złamał. Pan nie prawo, tylko konstytucję. Duda nie odpuści. Proszę, czy mogę to panu pokazać? Bo prezydent złamał. Bo ja bym chciał w tej chwili kontynuować swój wywód dotyczący... Pan to na wizji mówi. Ale ja mogę panu podać ten punkt, tylko... To proszę się przygotować następnym razem. Przemysław Pytlik kończy swój wywód. Zostałem wybity z rytmu, więc zacznę od początku. Prezydent powiedział, że ułaskawia się osoby, które ale są prawomocne skazane. Ale prawnicy przytaczają, że nie musi być prawomocny ale wyrok jest, do ułaskawienia. Będziemy mieli dwóch prawników, jeden powie w ten sposób, drugi ale powie w ten sposób. Ale to jest sąd, że sąd ale to nie prezydent powiedział, powinien kwestionować wyrok prezydenta. Co jest wyżej niż sąd? Pracownicy prezydenta? Tym się zajmuje Trybunał Konstytucyjny. Mamy w Polsce kolejny spór prawny. Albo Sąd Najwyższy, również spory. Tak jest. Państwo dokładnie wiecie o tym, że wyrok siedmiu sędziów jest wyrokiem, który jest stosowany przez inne sądy podejmujące tego typu sprawy. I to było pytanie, to nie był pomysł i inicjatywa Sądu Najwyższego przecież. Jak rozumiem, do końca programu pewnie nie znajdziemy w Konstytucji tego zapisu o prawomocnym wyroku. Szkoda, bo miałem nadzieję, że się jakoś panowie z tego wytłumaczycie. Dobrze, ale... Natomiast jeśli można jeszcze dokończyć. Konstytucja jest od tego, żeby ją czytać ze zrozumieniem. Żeby ją łamać, niestety. Konstytucja jest od tego... swoje potrzeby. Halo, przepraszam. Konstytucja jest od tego, żeby ją czytać ze zrozumieniem, a nie machać na marszach KOD-u i w podobnych miejscach. Natomiast jeszcze konkludując, jeszcze raz podkreślam. To jest wybór i to jest pokazanie, jakiego państwa chcemy. Czy chcemy państwa, które jest chronione przed tą chorobą korupcji, czy chcemy państwa, w którym jest na to przyzwolenie. I jeszcze mówiąc dosłownie na koniec, już się panowie nie powołujcie tak na autorytet sędziów i sądów, dlatego że wszyscy doskonale wiemy i wielokrotnie na ten temat dyskutowaliśmy, bo w mojej ocenie akurat akt łaski udzielany przez prezydenta mającego kilkumilionowy mandat społeczny jest ważniejszy niż zdanie człowieka wywodzącego się ze środowiska, które potrafi kraść pendrive. I to jest przedstawienie polityka panie prezydencie. Prawa i Sprawiedliwości, który interpretuje swoje prawo tak jak pan. Panie prezydencie, niech pan tam znajdzie, ma pan jeszcze chwilę czasu. Ryszard Galla, Mniejszość-Siemiecka. Nie ma korupcji, przestępcy nie chodzą bezkarnie po ulicy, ale też, że politycy przestrzegają prawa.
A w którym miejscu Mariusz Kamiński złamał prawo? Niech pan pokaże. Proszę mi powiedzieć, które przepisy prawa? Mariusz Kamiński był winien czy nie był? A które przepisy prawa złamał? Proszę mi powiedzieć. A mówi pan, o tym wyroku, w którym później sędzia się skompromitował, proponując walkę z rządem Beaty Szydło? Na jakich autorytetach się panowie podpieracie? Ale pan nie odpowiada na podstawowe pytanie. No to w którym miejscu złamał Mariusz Kamiński? W którym miejscu Mariusz Kamiński złamał prawo? Pytam pana. Wie pan, ja myślę, że w tym momencie... Ja nie jestem sądem, tak, ale pytam, do końca, ja nie do końca panowie, sądem, postawmy pytam, w którym kropkę w tym momencie, bo nie dojdziecie do porozumienia. I pan prezydent ułaskawił, nikt by do tego panie pośle, miał pretensji. Nikt nie mówi o prawowym. Był wyrok. Był proces. Czyli był winien. Był proces. No właśnie. Panie pośle. Panowie, dziękuję bardzo to za udział w programie. Przechodzimy do drugiego tematu. Panowie, jeszcze raz bardzo dziękuję za udział w programie. Gorąca dyskusja, ale musimy kończyć i przejść dalej. Zapraszam na felieton. Rezolucja omawiana na specjalnej sesji Rady Miasta początkowo miała być dużo bardziej konfrontacyjna w treści, ale w porę przyszło otrzeźwienie radnych Platformy Obywatelskiej, którzy na sprawie od dłuższego czasu chcą zbić polityczny kapitał. Teraz jednak sami stwierdzili, że z apelem o odwołanie prezesa Jacka Kurskiego odlecieli za bardzo. Apelujemy do dwóch stron o podjęcie rozmów na temat festiwalu jeszcze w 2017 roku. W zmienionej rezolucji radni apelują do prezesa Telewizji Polskiej i prezydenta Opola o powrót do rozmów w sprawie organizacji festiwalu. To jest jedyne rozsądne wyjście z sytuacji. Festiwal jest wspólnym dobrem nie tylko wszystkich mieszkańców miasta Opola, ale i dobrem polskiej kultury i dlatego powinniśmy iść w kierunku porozumienia. W tej chwili miasto Opole nie byłoby w stanie wynegocjować dobrych czy bardzo dobrych warunków z innymi stacjami komercyjnymi. Sam prezes Jacek Kurski zapowiedział jeszcze we wtorek, że wierzy w dialog z władzami Opola. Muzyka może jednać Polaków i chcemy, żeby niezależnie od tego, co się stało w Opolu, mam nadzieję, że cały czas jakiś rodzaj dialogu jest możliwy. Prezydent Arkadiusz Wiśniewski na sesji Rady Miasta zapowiedział, że festiwal odbędzie się w Opolu jesienią, ale nie potrafił podać żadnych konkretów. Ani kto będzie partnerem medialnym, ani skąd weźmie na to pieniądze i to przecież niemałe. Zdaniem Sławomira Batki z Prawa i Sprawiedliwości nie ma sensu wydawać kolejnych milionów z i tak deficytowego budżetu miasta. Lepiej się dogadać z Telewizją Polską. Miasto znakomicie współpracowało z Telewizją Polską, a Telewizja Polska z miastem i to też przynosiło wyraźne oszczędności dla miasta, a jednocześnie budowało to markę miasta i samego festiwalu. No a tu mamy sytuację taką, że może okazać się, że trzeba wydać duże, dodatkowo grube miliony w już przecież zaplanowanym budżecie, prawda? A więc trzeba tutaj zgłosić poprawkę i skądś te środki, komuś te środki innymi słowy zabrać. Próbowaliśmy dopytać prezydenta, skąd weźmie pieniądze na festiwal i jak będzie miała wyglądać Akademia Polskiej Piosenki, ale nie chciał z nami rozmawiać. Witam w drugiej części. Jest z nami dzisiaj radny miasta Opola Zbigniew Kubalańca, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Miał być z nami jeszcze przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, ale z powodów osobistych niestety nie dotarł. Szkoda, bo tutaj mielibyśmy wizję drugiej strony też byśmy poznali, ponieważ żałuję. Wczoraj odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Opola. Sesja wyjątkowa, która trwała bardzo długo. Po 20 skończyliście rozmowy na temat Opolskiego Festiwalu. Tak, Platforma Obywatelska zwołała tą nadzwyczajną sesję, bo chcieliśmy poznać informacje od pana prezydenta bezpośrednio, nie tylko z przekazów medialnych, ale bezpośrednio na temat kulisów zerwania tej umowy, na temat kulisów niedotrzymania zapisów umowy przez Telewizję Polską, ale również planów, co na przyszłość, bo dzisiaj mamy sytuację taką, że festiwal na pewno w terminie planowanym się nie odbędzie. To już wiemy. Natomiast do końca 2017 roku troszeczkę jest. Pan prezydent zapowiedział festiwal na jesień i chcieliśmy poznać szczegóły i plan tego festiwalu. Czy będzie to festiwal transmitowany w stacji ogólnopolskiej? Czy już jakieś rozmowy są prowadzone z którąś ze stacji? Czy zostały wznowione rozmowy z TVP? Czy jednak przechodzimy do formuły festiwalu regionalnego, lokalnego i organizującego. W internecie. Były takie pomysły. Między innymi w internecie taki pomysł padł z ust pana prezydenta. Ale
Chciałbym jeszcze wrócić. Wrócimy zaraz do sesji, ale jeszcze przejdźmy kilka dni do tyłu. Skąd się w ogóle pojawił w Platformie Obywatelskiej pomysł odwoływania prezesa TVP Jacka Kurskiego? Bo taki przecież był plan zgłoszenia takiej rezolucji. Radni Opola wnioskują o odwołanie prezesa TVP. Panie Zbigniewie. Panie redaktorze, panie Łukaszu, prezesowi TVP należało się ta dymisja i należy się do dzisiaj. My się z tego nie wycofujemy. Będę się śmiał, ale Rada Miasta Opola ja, takie panie redaktorze, takie ja, panie redaktorze, od pana obiektywizmu nie oczekuję, bo wiem dobrze, że jakby pan przychylił się do mojej wypowiedzi, to jutro by pan tutaj nie pracował. Natomiast ale ja się mogę przychylić, ale bardzo pan proszę. Się śmiać, ale panie redaktorze, Rada pan Miasta Opola odwołuje prezesa Telewizji nie odwołuje. Polskiej? Nie, nie podjęliśmy... Apeluje. Nie, dokładnie. To jest co innego. Rezolucja ma na celu tego, aby podkreślić problem istotny. Jakbyśmy mogli odwołać, to podjęlibyśmy uchwałę. Po to jest rezolucja, ale aby mówić o czymś większym. To pan prezes Kurski upokorzył prezydenta i mieszkańców Opola, przenosząc festiwal do Kielc. To pan prezes Kurski mówił na antenie TVP o powrocie na kolanach i o tym, że pan prezydent Ale to prezydent Wiśniewski... Opola zerwał umowę z Telewizją Polską. Ale pytanie, dlaczego zerwał? No właśnie, dlaczego zerwał? Dlaczego zerwał? No dlatego, ja się pytam, że czwarty składu artystów zakontraktowanych przez TVP się wycofało. Więc kim mieliśmy grać? Kim, z czego miał być złożony festiwal? Z koncertu tylko Ale pana Pietrzaka? Ale pan doskonale wie, że to był taki cały proces medialny, który się odbywał od kilku tygodni. Tam wyszedł taki fake news na temat jakiejś czarnej listy, której nie było i tak dalej, i tak dalej. I tutaj zupełnie to mogło inaczej wyglądać, gdyby obie strony, miasto i prezes TVP, wewnętrznie ze sobą porozmawiali. A tu jedna strona jednak wyciągała na zewnątrz ten spór. No to państwo oceniają, że jedna strona, my uważamy, że druga strona. To znaczy, gdyby prezes TVP powiedział, okej, moja wina, to ja jako polityk, bo pamiętajmy, że prezes TVP jest politykiem. Ale jego wina, że wyszedł fake news? Nie, przegrzałem, no przepraszam bardzo. W tamtym roku artyści przyjechali, pomimo tego, że był ten sam prezes. Był ten sam 4 dni festiwalu, tak? Super festiwal. Czy artyści obrazili się na widownię opolską? Chyba nie. Czy obrazili się na Opole jako markę? Chyba nie. Jednak tutaj problem był po stronie TVP i prezesa, który osobiście zaangażował się w konflikt z artystami. I posypała się cała legia. Ale pan ciągle gdyby pan idzie w prezes... tę narrację konfliktu z artystami. Na przykład wróćmy do wątku Kai, bo to się zaczęło też od Kai. Tak. Ta sama Kaja bierze udział w programach Telewizji Polskiej. Jaka to melodia? Kocham cię Polsko. Nie ma żadnej czarnej listy. Może w nich brać udział. Dlaczego miałaby nie móc wystąpić na polskim festiwalu? Ja tego nie kwestionuję. Tylko jeżeli nagle artyści rezygnują. Jeżeli Maryla Rodowicz swój 50-letni rocznicę chciała odbić w Opolu i nagle rezygnuje, jeżeli Piasek swoje 25-lecie pracy artystycznej chciał odbić w Opolu, gdzie jest w stolicy polskiej piosenki i rezygnuje, a gdyby to nagle rezygnuje dlatego, że jest Opola, jakaś czarna pan lista? Jako radny miasta Opola, reprezentujący Platformę Obywatelską, chciał poprzeć prezydenta Opola, który na przykład wymyślił sobie, że przekaże na opolskie żłobki po 50 tysięcy złotych, żeby się lepiej rozwijały. Cały klub radnych Platformy Obywatelskiej mówi nie, ale Zbigniew Kubalańca mówi ja tak. Cały klub radnych naciera na Zbigniewa Kubalańca. No kolego, jeżeli nie zagłosujesz z nami, to nie mamy o czym mówić. Rozstajemy się, nie jesteś z nami. Nie jesteś w naszej grupie. Co robi Zbigniew Kubalańca? Idzie na rympał, głosuje, nieważna jest jego polityczna grupa. Panie redaktorze, nie wierzę, że nagle... Nie ma presji środowiskowej? Środowisko zdecydowało, że... To pytanie, dlaczego Kaja zrezygnowała? Dlatego, że jej się nie podobało? To jest pytanie do Kai. No właśnie, to jest pytanie do Kai, ale to jest pytanie też do wszystkich poszczególnych artystów. Bo gdyby to był jeden przypadek Kai, jestem przekonany, że pan prezydent nie odwołałby festiwalu. Natomiast jeżeli TVP nie jest w stanie dotrzymać umowy, potrzymajmy się umowy. TVP to nie ale TVP Opola. Dotrzymywała umowę. Nie. Panie Zbigniewie, widzę, że tutaj nie dojdziemy do porozumienia, bo obracamy się tutaj po jakichś kosmicznych argumentach. Ale to nie, bo to TVP kontraktuje artystów. Nie miasto Opole. To TVP kontraktuje artystów. I TVP podpisało z miastem Opola na 40 artystów. Z czego 3/4 się wysypało? No to jakie to jest dotrzymanie umowy? Ale jednak wczoraj na nadzwyczajnej sesji Platforma zmieniła zdanie i zaapelowała również między innymi Platforma do prezydenta, aby wrócił do rozmów z Telewizją Polską.
Polską. Dokładnie tak, dlatego że prezes Kurski dzisiaj jest, jutro prezesa Kurskiego może nie być. Władze w TVP zmieniały się przez całą swoją historię, natomiast tradycja 53 lat współpracy TVP jako marki, jako telewizji publicznej, która ma swoją misję i która swoją misję powinna wypełniać właśnie między innymi również przez festiwal i wypełniała o Polski, jest wartością nadrzędną i w naszej ocenie te rozmowy powinny zostać przywrócone na linii TVP Miasto Opole. W pierwszej kolejności, jeżeli okaże się, że polityka znowu bierze górę i ktoś próbuje ręcznie sterować nad doborem artystów, to nie będzie innego wyjścia. Natomiast chcielibyśmy zrobić ten krok wstecz jednej i drugiej strony, aby jednak przez szacunek do tych 53 lat współpracy Miasta Opola z TVP zrobić gest w dobrą stronę. Bo mogliśmy zostawić odwołanie prezesa Kurskiego, tylko skończyłoby to się awanturą i nieprzyjęciem żadnego stanowiska. Dlatego zrobiliśmy krok wstecz jako Platforma Obywatelska, wychodząc w kierunku zarówno Miasta Opola, jak i TVP, ale jako instytucji, jako firmy z dorobkiem, który zawsze lojalnie wspierał Miasto Opole w organizacji festiwalu. I zawsze była dobra współpraca. Odkładając na bok osobę pana prezesa. Panie przewodniczący, czy wczoraj prezydent Wiśniewski był nerwowy na sesji? Do takich z różnymi radnymi rozmawiałem i takie do mnie dotarły informacje, że nie podobała mu się ta uchwała. Że jednak wolał tą wersję wcześniejszą z tym apelem o odwołanie prezesa Telewizji Polskiej. Nie wiem, którą wolał, to chciałbym zapytać pana prezydenta. Natomiast ale był nerwowo, atmosfera skoro była, tak długo sesja trwała. Wszyscy byliśmy nerwowi. I my jako radni i pan prezydent, bo emocji było bardzo, bardzo dużo. To pokazuje tylko to, że ta sesja była potrzebna, że nie dało się tego tematu załatwić przy normalnej sesji, że nie dało się tego tematu załatwić pytaniami czy interpelacjami. Dobrze, że siedzieliśmy ponad 4 godziny. Myślę, że temat do tej pory wyczerpaliśmy. Kto wie, czy nie trzeba będzie takiej sesji powtórzyć bliżej jesieni, kiedy poznamy tych szczegółów troszkę więcej. Czy padło wczoraj z ust prezydenta Wiśniewskiego do kilku radnych, nie będę wymieniał nazwisk, takie stwierdzenie, że jeżeli ta rezolucja zostanie przegłosowana, to on przegra medialne starcie z prezesem TVP Jackiem Kurskim? Nie, pan prezydent mówił tylko, że ta rezolucja troszeczkę zawęża mu pole manewru, jeżeli wpisujemy... Nie padło takie pytanie od pana prezydenta. No, to trzeba by przejrzeć protokół, kilka panie redaktorze. Osób, nie publiczne. To nie było publiczne pytanie. To było pytanie bezpośrednio do konkretnych radnych poza obradami. Tak można powiedzieć w kuluarach. Ja rozmawiałem z kilkoma. Znaczy, ja nie słyszałem tego, panie redaktorze. Ja tego nie słyszałem. Nie pytał pana. Nie mówił tak do pana. Do mnie tak prezydent mówił, ale ja też wyszedłem, bo byłem wczoraj u państwa również gościem, więc na kilkanaście minut musiałem opuścić może sesję. Wtedy może wtedy. Natomiast pan prezydent mówił, że... Czy naszą intencją jest to, że on nie ma rozmawiać z innymi stacjami? Absolutnie. To nie jest, nie taka jest intencja, że mówimy albo TVP, albo nikt inny. Nie. Uważamy, że przez właśnie te 53 lata dobrej współpracy należałoby spróbować jeszcze raz TVP nawiązać. I stąd również ten pomysł, aby to nie politycy dobierali artystów, aby nie to politycy zajmowali się tym, kto ma występować na festiwalu, ale grona ekspertów poza politykami decydowałoby o tym i politycy by nie wpływali na to, bo tylko wtedy jest sens. Bo pytanie, możemy nawiązać współpracę z TVP, tylko jeżeli dalej ci artyści nie będą chcieli występować w Opolu, no to nie ma tego sensu. Czy po wczorajszej sesji pan coś więcej wie na temat Festiwalu Opolskiego? Co będzie? Jaka jego przyszłość? Jakiś jest plan? No, plan... Jak nie wiedzieliśmy, tak nie wiemy dalej. No, troszeczkę może faktycznie jest tak, że czasu za mało od zerwania umowy do organizacji festiwalu, bo w tydzień nie da się zorganizować festiwalu. Można próbować zorganizować koncert. Ścieżki są dwie. Jedne to podjęcie rozmów z stacjami ogólnopolskimi, czyli TVP, TVN, Polsat, bo to są ci trzej najwięksi gracze. Druga to jest organizacja festiwalu lokalnego, regionalnego, finansowany w pełni ze środków i miasta, ale również pamiętajmy o tym, że marszałek województwa zadeklarował 1 000 000 zł. Nagle.
No. Wcześniej się nie interesował. No, pierwszego dnia zabrał głos. Wcześniej zabrał politycznie głos. Za to nie było, można było na tym skorzystać. No nie politycznie, no, no bronimy, tak. Bronimy, panie redaktorze, bronimy czegoś, co jest dla nas najważniejsze. Dla mieszkańców Opala, mm-hmm. którzy się tutaj urodzili, którzy od urodzenia uczestniczyli w organizacji festiwalu, bo dla mieszkańców kraju festiwal trwa 3 dni. Mieszkańcy Opala mm-hmm. żyją tym festiwalem troszeczkę dłużej mm-hmm. i dla nas to jest wartość nadrzędna. I to nie jest tak, że ktoś próbuje zbić kapitał polityczny, tylko próbujemy za wszelką cenę doprowadzić do tego, żeby o Opolu dobrze znów robiło się dobrze. Dlatego, że i mówiło dobrze, bo przez ostatnie tygodnie mówimy, że artyści mówią, zrezygnowali z Opola. Co to znaczy zrezygnowali z Opola? No zrezygnowali z występu, bo taka była atmosfera polityczna, ale Opole swoją marką i swoim prestiżem nie zasłużyło sobie na takie traktowanie. No, ta polityczna zgoda wczoraj była nawet widoczna na Radzie no, Miasta to... i to cieszy, że jest taki konsensus w kontekście festiwalu, ale to jak mam przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, szefa klubu radnych, no to te wątki polityczne no niestety tutaj wchodzą, tak? Bo jednak nagle Platforma Obywatelska staje się obrońcą koncepcji prezydenta Wiśniewskiego. Co się stało? Pierwszy raz. Prezydent Wiśniewski 2 lata temu dobrał sobie partnera do współrządzenia. Prezydent Wiśniewski od 2 lat współrządzi z prawicą, z Prawem i Sprawiedliwością. 2 jego zastępców jest związany tak. z prawicą, 1 jest członkiem Solidarnej Polski. I ja prezydentowi Wiśniewskiemu partnerów politycznych dobierał nie będę. Mhm. My nie zmieniamy nagle swojego frontu, nie wchodzimy w objęcia pana prezydenta. Dalej jesteśmy opozycją w Radzie Miasta i dalej dużo rzeczy nam w mieście Opolu się nie podoba i dalej będziemy się spierać na temat wizji i kształtu tego miasta. Natomiast w przypadku festiwalu stoimy murem za prezydentem, bo tak wymaga nasza przyzwoitość, bo tak czujemy w głębi serca, mm-hmm. że prezydent podjął dobrą decyzję. Czyli nie ma takich możliwości, że w najbliższej przyszłości przedstawiciele Platformy będą na przykład prezydenta nakłaniać, żeby przeszedł na ich stronę. Nie, nikogo żeby, nie... Żeby złamać tę koalicję, to która nie Platforma dobiera i... sobie partnerów, tylko pan prezydent. No ale no, polityczne rozmowy się toczą, można dyskutować wewnętrznie, a może byś tam zerwał koalicję, z nami też stworzysz, będzie lepiej, do marszałek województwa dołoży pieniędzy na festiwal, jakoś to zbudujemy, zlepimy. Marszałek województwa pomaga miastu od 2 lat bez względu na sympatie i antypatie polityczne. Ilość środków unijnych, które pływa z Urzędu Marszałkowskiego do miasta Opola, a w ani 1% nie została zakwestionowana i żadny i na żadnym poziomie pan prezydent, ale do żadnej, ale no ktoś je zatwierdził, tak? Mm-hmm. Zatwierdził je zarząd województwa, w którym współpracuje Platforma i tutaj żadnych zahamowań w stosunku do pana prezydenta nie było, nigdy pan prezydent nie zgłaszał. Natomiast co do przyszłości politycznej, to proszę pytać pana prezydenta. My mm-hmm. jako Platforma dalej jesteśmy w opozycji, jeżeli chodzi o kwestie polityczne, natomiast jeżeli chodzi o festiwal, stajemy murem. No taka wyrwa w scenariuszu. Był w tym tygodniu w Opolu lider Platformy, Grzegorz Schetyna, i nasz dziennikarz, Adam Wołek, zadał mu pytanie o kandydaturę Platformy na prezydenta Opola. Tam zasugerował posła Tomasza Kostusia, a pan przewodniczący obrócił się wtedy w drugą stronę. Co to znaczy, że jednak nie pan poseł Kostuś, że macie jakąś inną koncepcję na prezydenta Opola, na kandydata, czy może jeszcze w ogóle żadnej nie macie? Pan poseł Tomasz Kostuś jest bardzo dobrym, doświadczonym, aktywnym i posłem, i długoletnim samorządowcem. 3 razy wygrał wybory do sejmiku, długoletni wicemarszałek. Byłby na pewno świetnym prezydentem Opola. Natomiast kto będzie kandydatem na prezydenta? To jeszcze czas pokaże. Mamy 1,5 roku do wyborów. Ja nie poznałem kandydata ani PiS-u, ani Nowoczesnej. Nie znamy kandydata na prezydenta Krakowa, Gdańska, Sopotu. Więc spokojnie. Mamy jeszcze troszeczkę na to czas. Bo z jednej strony kandydat jest dobry, a z może drugiej strony nie macie kogo wyłonić, albo nikt nie chce startować. Mamy całą listę, panie redaktorze. 3 osoby niech mi pan wymieni, panie przewodniczący. Które mogłyby na przykład być dobrym kandydatem na prezydenta? Tak na koniec. Pan poseł Tomasz Kostuś, pan marszałek Szymon Głasa, pan poseł Ryszard Wilczyński, to są 3 osoby, które były panie przewodniczący, musimy kończyć. Kropkę stawiamy. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam na program w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.